Lech Poznań pokonał na własnym stadionie Stal Mielec 2-1, choć przegrywał od 23 minuty po bramce Macieja Domańskiego. John van den Brom szybko zareagował na to zdarzenie i wprowadził za Michała Gurgula Filipa Szymczaka oraz przeszedł z gry trójką na czterech obrońców. To napędziło piłkarzy Kolejorza i bramki Christophera Welde i Filipa Marchwińskiego dały prowadzenie i ostatecznie zwycięstwo. Stal lubiła prowadzenie, ale wiedzieliśmy, że musimy szybko wrócić do meczu, strzelić wyrównującą bramkę i mało tego, że chcemy ten mecz po prostu wygrać i to było dla nas najważniejsze, to się dzisiaj udało. Może nie było jakiegoś pięknego stylu, ale dzisiaj najważniejsze są dla nas 3 punkty. Rozpoczęliśmy trójką środkowych obrońców, ale po stracie bramki trener skorygował to, zaczęliśmy grać, przeszliśmy na czwórkę, no i jak widać to była słuszna decyzja. Drużyna gości czuje po tym spotkaniu lekki niedosyt, bo prowadziła, a Lech nie oddał strzału przez początkowe 35 minut. To, co zdecydowało o wyniku meczu, to wydaje mi się, że no taki brak koncentracji, no trudno powiedzieć, że jakiś tam niefart czy nieszczęście, bo w jakimś stopniu też doprowadziliśmy do takich sytuacji, w których Lech zdobył te 2 bramki. Wydaje mi się, że Lech aż tyle nie napracował się, żeby powiedzmy po tej pierwszej połowie z nami prowadzić 2-1 i w jakim stopniu już w szatni czuliśmy takie niezadowolenie z tego, co się stało do przerwy. Podobnego zdania jest także szkoleniowiec Lecha, z tym, że mówiąc o ekipie gości, która jego zdaniem także nie stworzyła sobie zbyt wielu sytuacji, by pokonać Lecha. We will never win a game easy in Ekstraklas. W Ekstraklasie nie wygrywa się łatwo meczów, bo jest dużo dobrych, fizycznych zespołów, co dziś zobaczyliście. Dobra rzecz jest taka, że stworzyliśmy sobie więcej sytuacji od Stali. W zasadzie myślę, że oni nie mieli aż tylu okazji bramkowych. Strzelili naprawdę ładną bramkę, świetne podanie i wykończenie. Sami musimy popracować nad skutecznością, bo zmarnowaliśmy sporo sytuacji w końcówce, ale piłkarze to wiedzą. But they know it. Sporo zarzutów ze strony Christophera Welde padło pod kątem murawy, która poprzez spore natężenie meczów na Enea Stadionie nie sprzyjała szybkiej grze w piłkę. If you see the pitch outside is... horrible, so... Jak spojrzysz na murawę, to zobaczysz, że jest okropna. Przez to musisz się bardziej skupić na tym, kiedy wybrać podanie, kiedy dribbling, a kiedy możesz strzelać. Chwila nieuwagi na kępce trawy i możesz posłać piłkę na Marcelińską. Boisko powinno być lepsze, ale najważniejsze, że wygraliśmy. Kolejny mecz Lech rozegra już w czwartek. O 20:00 ponownie przy Bułgarskiej zmierzy się o ligowe punkty, a rywalem będą mistrzowie Polski, Raków Częstochowa.